Minęła 19, to jest program Dzisiaj. Danuta Cholecka, dobry wieczór Państwu i zapraszam na prawdziwe polskie wiadomości. Dziennikarze Gazety Polskiej alarmują o nieprawidłowościach w związku z finansowaniem Agrounii partii Michała Kołodziejczaka. Likwidacja CBA, projekt ustawy w tej sprawie jeszcze w tym kwartale. 4,5 miliona imigrantów rocznie może przybywać do krajów Unii Europejskiej. W jaki sposób finansowana była Agrounia? Czy mogło dochodzić do nieprawidłowości? Dziennikarze Gazety Polskiej dotarli do ponad 3-godzinnego nagrania z posiedzenia partii Agrounia. Piotr Nisztor i Jacek Liziniewicz ujawnili, że Fundacja Michała Kołodziejczaka nielegalnie finansowała działania jego partii. Obecny wiceminister rolnictwa kandydował do parlamentu z list Koalicji Obywatelskiej, choć wcześniej ostro krytykował jej lidera. Nie przeszkadzało mu to jednak przyjąć oferty od Donalda Tuska. A jeśli chodzi o nieprawidłowości związane z finansowaniem jego kampanii wyborczej? Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza je dostrzeże, wówczas może zdecydować nawet o odebraniu subwencji. Przypomnijmy, Koalicja Obywatelska ma dostać blisko 26 milionów złotych. Konrad Chmioła. Przygotowanie programu gospodarczego partii Agrounia zostało zlecone przez Fundację Michała Kołodziejczaka. Na ten cel na konto partii wpłynęło 35 tysięcy złotych. Tego typu działania są niezgodne z ustawą o finansach i finansowaniu partii politycznych. W fundacji nie było to pokazywane ze względów bardzo często takich estetycznych, żeby nas nie atakowali. Tego typu finansowanie partii politycznych jest po prostu zakazane. Jedyne, co dzisiaj partia polityczna, z czego może finansować swoją działalność, to są pieniądze od osób fizycznych do pewnego limitu, bądź też subwencje. W 2022 roku budżet Agrounii wynosił zaledwie 550 zł. Mimo to działaczom partii udało się zorganizować konwencję w Łodzi. Chcemy rządzić krajem. Można sobie za 200 zł, czy tam za 150, monitoring mediów zamówić i schodzi na maila wszystko, co napiszą o Agrounii. Tyle kosztuje to na miesiąc. Michał Kołodziejczak nie wynająłby nawet autobusu. Ta łódzka konwencja 2022 roku była przeprowadzona z rozmachem w jednym z teatrów w Łodzi. Dodatkowo Michał Kołodziejczak pojawił się tam świeżo oklejonym z autobusem Agrounii. Jeżeli okaże się, że Kołodziejczak nielegalnie finansował swoją kampanię do parlamentu, wówczas konsekwencje poniesie partia Donalda Tuska. To właśnie z list Koalicji Obywatelskiej startował z pierwszego miejsca w Koninie. Jaki to ma związek właśnie z finansowaniem też Platformy Obywatelskiej i tej kampanii, w której pan Kołodziejczak startował z ich list? Bo to mogą być naprawdę poważne problemy z rozliczeniem subwencji. Natomiast jest jeszcze jeden ciekawy wątek, wątek słynnego Lexusa pana Kołodziejczaka, co do którego, przypomnijmy, wypowiadał się w wywiadach, że on potrzebuje tego samochodu, bo dużo jeździ. W oświadczeniu majątkowym go nie wykazał, więc pytanie, czy to był samochód kupiony na fundację. Jeszcze w czerwcu ubiegłego roku Kołodziejczak wykluczał wspólny start u boku Donalda Tuska. Kilka tygodni później zmienił zdanie. Przez Koalicję Obywatelską został przyjęty pomimo antyunijnych poglądów. Chcemy rządzić krajem. Chcemy być posłami, zarabiać po 20 tysięcy za pół roku, mieć na biuro 17. Obecność Michała Kołodziejczaka w polityce to jest duża zagadka, dlatego że to jest osoba, która zupełnie niezależnie od dzisiejszych wątków i nowych doniesień i tych wszystkich taśm ma wizerunek najgorszy z możliwych. Po prostu dlatego, że sprawia wrażenie osoby nie panującej nad emocjami, mówiącej bardzo trudnym dla słuchacza głosem. Publikacje Piotra Nisztora i Jacka Liźniewicza ukażą się w jutrzejszej Gazecie Polskiej. Dziennikarze zapowiadają, że do tej pory odsłonili jedynie wierzchołek góry lodowej. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czyli instytucji, która od 2006 roku skutecznie walczy z korupcją. Taka decyzja może być podyktowana chęcią politycznej zemsty, ponieważ w przeszłości CBA niejednokrotnie zajmowało się również politykami Platformy Obywatelskiej. Projekt ustawy w tej sprawie jest tak ważny dla rządzącej koalicji, że ma być przyjęty bardzo szybko, jeszcze w pierwszym kwartale. Warto dodać, że CBA to nie jedyna instytucja, której grozi likwidacja. Paweł Błoch.
Likwidacja CBA była zapowiedziana już podczas kampanii wyborczej. Chcemy tu pogodzić rzecz ważną, priorytetową dla rządu Donalda Tuska, czyli walkę z korupcją, z takim rozwiązaniem, w którym CBA ulegnie likwidacji, a jego kompetencje będą przeniesione do innych instytucji. Taka jest wola koalicji, zapisana w umowie koalicyjnej. To było w naszym programie. CBA powstało w 2006 roku podczas pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na czele instytucji stanął Mariusz Kamiński. Śledczy często rozbijali korupcję na samych szczeblach władzy, niezależnie od tego, która ekipa rządziła. Chyba afera hazardowa, która myślę, że też jest dzisiaj źródłem problemów ministrów Wąsika i Kamińskiego, jest tego najlepszym dowodem. Do czasu, kiedy CBA nie pokazała skompromitowanych polityków zamieszanych w aferę hazardową. Dzisiaj tych ludzi z Platformy już nie ma w polityce, bo te dowody wtedy były na tyle mocne przeciwko nim. Tylko w latach 2016-2019 wartość zabezpieczonego przez CBA mienia w prowadzonych postępowaniach wyniosła prawie 930 milionów złotych. Rozczłonkowanie CBA, likwidacja tej struktury oznacza utratę zdolności do realnego przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym i zagrożeniom dla naszego państwa. Ale z drugiej strony to sygnał polityczny, bardzo mocny sygnał polityczny, że obecny rząd nie jest zdeterminowany do tego, żeby walczyć z korupcją, żeby walczyć ze zjawiskami patologicznymi. To właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło śledztwa między innymi w sprawie Sławomira Nowaka, Stanisława Gawłowskiego, Romana Giertycha i Włodzimierza Karpińskiego. Z moich informacji wynika, że w biurze jest kilka bardzo ważnych spraw związanych z czołowymi politykami Platformy Obywatelskiej i chodzi tak naprawdę o uniknięcie odpowiedzialności przez polityków tej formacji. Centralne Biuro Antykorupcyjne to nie jedyna instytucja, która może czuć się zagrożona. W budżecie przygotowanym na bieżący rok koalicja rządząca zmniejszyła budżet Instytutu Pamięci Narodowej o 68 milionów złotych. Przede wszystkim uszczuplenie budżetu to wpływ na realizację podstawowych zadań związanych z poszukiwaniem ofiar systemów totalitarnych. Z jednej strony poszukiwaniem, ale z drugiej strony także identyfikacją tych ofiar, identyfikacją DNA, która kosztuje naprawdę sporo. Radykalne zmniejszenie budżetu IPN-u może doprowadzić do jego zamknięcia. To właśnie dzięki tej instytucji na jaw wyszła między innymi agenturalna przeszłość Lecha Wałęsy oraz morderstwo księdza Franciszka Blachnickiego, w które zamieszana jest Jolanta Lange, czyli do niedawna współpracowniczka Rafała Trzaskowskiego. Najwyraźniej IPN-u się boją ze względu na wiedzę, która tam jest zawarta. Jest to wiedza o tym, jak komuniści zdobywali, przejmowali w sposób nielegalny władzę w Polsce w roku 1944-45, a do dzisiaj żyją następcy, potomkowie tych, którzy przyjechali do Polski na sowieckich czołgach. Dlatego lepiej tę historię zabetonować, zagłodzić, zlikwidować. Taka polityka rządu Donalda Tuska nie zaskakuje. O planach likwidacji dokładnie tych instytucji mówił w 2016 roku ówczesny lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zapowiadam dzisiaj. Zlikwidujemy IPN. Zlikwidujemy też CBA. Postępująca likwidacja może dosięgnąć również tak kluczowe infrastrukturalne przedsięwzięcie jak Centralny Port Komunikacyjny. Co prawda większość rządząca nie mówi w tej kwestii jednym głosem, lecz pełnomocnik rządu do spraw CPK nie wyklucza rezygnacji z całego projektu. Jeśli projekt ma uzasadnienie, budujmy. Jeśli się nie broni, zastanówmy się, dlaczego tak jest i co zrobić, żeby uzyskać oczekiwany efekt. Albo zrezygnujmy. Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało działanie Zespołu Pracy Państwowej. Głównym tematem pierwszego spotkania był właśnie Centralny Port Komunikacyjny. To jest początek inicjatywy, która ma mieć duże znaczenie i to nie tylko w wymiarze odnoszącym się do naszej formacji politycznej, czy nawet szerzej do prawicy, tylko ma mieć duże znaczenie dla Polski. O tym, jak ważne dla rozwoju Polski jest ukończenie tej inwestycji, przekonywał były pełnomocnik rządu do spraw CPK Marcin Chorała. CPK to, które teraz budujemy w pierwszym etapie, to będzie gdzieś 10-12 lotnisko w Europie. Pytanie, czy w jakiejkolwiek dziedzinie dla Polski awans z 34 na 12 pozycję, a jesteśmy 5 krajem Unii Europejskiej, czy to jest taka megalomania? Zdaniem analityków CPK może być wielką cywilizacyjną szansą, jednak rząd musi się pozbyć kompleksu niższości. Dopóki decydenci, dopóki eksperci, dopóki analitycy nie zrozumieją, że czas już wyjść z takiej formuły myślenia, w której będziemy poddawać się pod ograniczenia, które są definiowane nam zewnętrznie,
to nie będziemy w stanie realizować tego typu projektów. CBA, IPN, CPK to tylko czubek góry lodowej likwidacyjnych planów Donalda Tuska. Pod dużym znakiem zapytania stoi wybudowanie polskiej elektrowni atomowej. Podczas poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej odpowiedzialny za energię jądrową był Aleksander Grat. Polityk inkasował około 55 tysięcy zł brutto. Elektrownia jednak nigdy nie powstała. Paweł Błoch, Telewizja Republika. Zakaz wstępu do budynku prokuratury krajowej do 15 marca mają zastępcy prokuratora generalnego, prokuratorowie Robert Hernand i Michał Ostrowski. Zostali wysłani na przymusowy urlop przez Adama Bodnara, ale to nie koniec chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie zrzeszeni w Justicji przekonują, że nominacje sędziów dokonane przez Krajową Radę Sądownictwa za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości są bezpodstawne i domagają się usunięcia np. prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali nominowani na stanowiska za poprzedniej władzy. Wygląda więc na to, że po przejęciu władzy przez Donalda Tuska sędziowie z Justicji niemal natychmiast przeszli do czynów. Kto będzie sędzią we własnej sprawie? Dzisiaj sprawdza, mówi Edyta Hołdyńska. Czy ważna jest uczciwość, niezawisłość i niezależność sędziego, czy też jego poglądy, a już nie daj Bóg prawicowe? Dla kogo są stanowiska, najwyższe stanowiska w polskich sądach i w prokuraturze? Dzisiaj sprawdza. Kwestie rozstrzygnięcia statusu tych ponad 2000 osób, które były powoływane w międzyczasie przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, zostawiamy na drugą regulację. Chodzi o ponad 2000 sędziów, których powołanie poddaje w wątpliwość Ministerstwo Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo zostali powołani przez nieuznawaną przez nie Krajową Radę Sądownictwa. Konkursy, które odbyły się przed Krajową Radą Sądownictwa, której funkcjonowanie zostało zakwestionowane i przez Polski Naczelny Sąd Administracyjny, i przez Trybunały Międzynarodowe, powinny odbyć się ponownie. Stanowiska nazywanych przez rządzących neosędziów mogą być zagrożone. Pamiętając słynne powiedzenie Zbigniewa Ziobry, poprzedniego ministra sprawiedliwości, ryba psuje się od głowy. I pierwsze odwołania prezesów sądów już za nami. Powody? Ta argumentacja nie dotyczyła w ogóle działalności mojej jako prezesa sądu apelacyjnego w Poznaniu, a działań, które, no tutaj jestem zdziwiony, określono jako nadużycie władzy w Warszawie. Sędziego pozbawiono nawet funkcji orzeczniczej w tym sądzie. Inni sędziowie wyrażają stanowczy sprzeciw. Oczekiwania tego rodzaju dezyderaty wypowiadane są wprost pod adresem sędziów sprawujących funkcje, kierownicze funkcje w różnych sądach na terenie kraju. Trwa procedura odwołania prezesa Warszawskiego Sądu Apelacyjnego Piotra Schaba, który został zawieszony w pełnieniu funkcji przez ministra sprawiedliwości. Sędzia poprosił o spotkanie w tej sprawie. Nie spotkało się to z odzewem. Był łaskaw zapoznać się jedynie z motywowanymi politycznie słami krytyki, opartymi zresztą na nieprawdziwych przesłankach. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości za czasów rządów ministra Zbigniewa Ziobry ogłaszano, że dokonuje się jakichś zmian personalnych w zakresie obsady funkcji prokuratorów regionalnych czy okręgowych. Sędzia mówi o sytuacji w prokuraturze, gdzie także trwa próba wymiany kadrowej. Prokurator Robert Hernand, który krytykował działania prokuratora generalnego, został wysłany na przymusowy urlop. Prokurator generalny tak naprawdę zakazał mi wyjścia do budynku do dnia 15 marca bieżącego roku. Nie ma pana prokuratora Ostrowskiego, który też wziął urlop. Decyzją prokuratora krajowego, a wcześniej pan prokurator generalny skierował pana prokuratora Ostrowskiego na przymusowy urlop. Też ma taki zakaz wyjścia do dnia 15 marca. Na miejscu jest pan prokurator Sierak, tak? Nie wiem, może to jest zastępca prokuratora generalnego jest. Ale konsekwencje mogą być bardzo poważne. Chaos i w sądach, i w prokuraturze. Co wydarzy się, kiedy ministerstwo wróci do kwestii sędziów powołanych przez poprzedni KRS? Projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w lutym ma zostać wysłany do Sejmu. Według sędziów z Justitii jest zbyt łagodny. Tylko czy sędziowie powinni być sędziami we własnej sprawie? I dlaczego kierują się względami politycznymi czy poglądowymi, choć powinni być niezawiśli? Sędziowie, to bardzo często słyszę, podkreślają, że
działalność Stowarzyszenia Justicja daje im gwarancję tego, że ich niezawisłości będzie broniło całe stowarzyszenie i że nie zostaną pozostawieni sami sobie, jeżeli zostaną zaatakowani za to, że wydali orzeczenie niewygodne dla kogokolwiek. Czyli gwarantem niezawisłości jest w tym wypadku przynależność do stowarzyszenia? Pozostali będą sankcjonowani. Za decyzją pójdą po prostu konkretne działania kadrowe i będę starał się te wszystkie decyzje wyegzekwować. Konsekwencje mogą być opłakane, o czym mówi były członek Iustitii. Prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w której ktoś, zapewne prokurator, jak w każdym państwie, będzie oceniał, czy tego typu jawne lekceważenie obowiązującego prawa nie zasługuje na odpowiednią reakcję karnoprawną. Edyta Hołdeńska, Telewizja Republika. 4,5 miliona rocznie. Tylu migrantów ma przybywać do Unii Europejskiej według Europejskiej Komisarz Spraw Wewnętrznych. Wiosną Parlament Europejski ma przyjąć pakt migracyjny w ostatecznym kształcie. Ten z kolei ma dawać Brukseli wyłączne prawo decydowania o przymusowej relokacji migrantów do krajów Unii, również na przykład do Polski. Warto dodać, że odmowa przyjęcia imigrantów może oznaczać niemałe kwoty wpłacane do Unii w przypadku każdego nieprzyjętego przybysza. Czy grozi nam podatek migracyjny? Konrad Warzocha. Rząd Platformy Obywatelskiej twierdził, że stać nas jako kraj na przyjęcie w zasadzie każdej ilości migrantów. Jako kraj jesteśmy przygotowani na właściwie na każdą liczbę, tak? Na każdą, czyli na 50 tysięcy też jako kraj przygotowani? Jesteśmy przygotowani? 7 tysięcy osób w tak dużym kraju jak Polska jest to zadanie, które możemy jako społeczeństwo wykonać. I mówienie, że te 7 tysięcy osób wpłynie na bezpieczeństwo naszego kraju, jeżeli sprawdzimy, że to są kobiety i dzieci, które wymagają leczenia, no tymi ofiarami tej wojny nie straszmy. Rzecz w tym, że kobiet i dzieci w każdej kolejnej przypływającej na południe Europy łodzi prawie nie znajdziemy. To w doskonałej większości młodzi mężczyźni i to często o nieweryfikowalnej tożsamości. Jednak Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej przestrzegał, czym grozi sprzeciwienie się unijnemu mechanizmowi przymusowej relokacji. To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Tylko dzięki uporowi i nieustępliwości rządu Prawa i Sprawiedliwości udało się tę decyzję zablokować. Należy podejmować wszelkie działania, aby osoby do Europy nie przybywały. Zatem trzeba prowadzić działania wzmacniające, szczególnie gospodarczo państwa Afryki Północnej i tam właśnie u granic Unii Europejskiej prowadzić procedury azylowe i wpuszczać do Unii Europejskiej tylko te osoby, które mogą w sposób prawny, legalny ubiegać się o azyl. Oczywiście innego zdania jest lewica. Według jej polityków pakt, który jest w przygotowaniu, to panaceum na europejskie problemy. Pakt migracyjny jest taką próbą wyjścia Unii Europejskiej z tej trudnej sytuacji migracyjnej. Premierzy Petr Fiala z Czech czy Giorgia Meloni nie tylko zgodzili się na ten pakt migracyjny, ale także są jego orędownikami. Tyle, że akurat Włochy to państwo, które szczególnie dotkliwie odczuwa skutki nielegalnej migracji i nic dziwnego, że premier Meloni zrobi wszystko, żeby swoje państwo odciążyć. Poza tym Kohut gada bzdury, kontruje europoseł Dominik Tarczyński. Według niego Łukasz Kohut nie ma żadnej wiedzy na ten temat. To Unia Europejska sprawiła, że Włosi są w tak trudnej sytuacji. Różnica między mną a Kohutem jest taka, że ja byłem na Lampedusie, rozmawiałem z lokalnymi samorządowcami, rozmawiałem z mieszkańcami tej wyspy, wiem, co myślą o tym szaleństwie. Chcą jak najszybciej rozwiązać ten problem, blokując jakikolwiek dostęp dla nielegalnych migrantów. Obecny rząd koalicji 13 grudnia już powrócił do tej dyskusji. Podczas kampanii wyborczej Donald Tusk wiele razy zapewniał, że nie zgodzi się na nielegalnych migrantów przymusowo wcielanych do Polski. Ale zaledwie tydzień po objęciu rządów Tusk zgodził się na szczeblu unijnym na pakt, w tym na 22 tysiące euro kary za każdą pojedynczą odmowę, za każdego niewpuszczonego migranta. Wiemy doskonale, że rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił blokadę i w związku z tym my przez ostatnie lata imigrantów nie przyjmowaliśmy, choć do Europy Zachodniej przybywali gremialnie, przypominam szczególnie
te lata 2015-16, kiedy wdarło się do Europy na to słynne zaproszenie Angeli Merkel prawie 2 miliony nielegalnych imigrantów. Od tego czasu poczucie bezpieczeństwa Europejczyków załamało się. Byliśmy świadkami wielu dantejskich scen na ulicach miast głównie Europy Zachodniej. Efektem polityki migracyjnej będzie dokładnie to, co na przestrzeni ostatnich dokładnie 15 lat widzimy we wszystkich państwach, które tą szaleńczą politykę wprowadziły. Widzimy, co dzieje się w Szwecji, to są oficjalne dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szwecji, najwyższa ilość gwałtów, najwyższa ilość zabójstw i rabunków. Po których sprawcy traktowani są jak ofiary, a ofiary zapominane lub traktowane jak sprawcy. O tym, jaki stosunek do sprawy mają tak naprawdę Polacy, mówią wyniki referendum, do którego przystąpiliśmy przy wyborach. Ponad 98,5% pytanych opowiedziało się przeciwko przymusowemu przyjmowaniu nielegalnych migrantów. Konrad Warzocha, Telewizja Republika. Nielegalna imigracja do Stanów Zjednoczonych to coraz poważniejszy problem, zwłaszcza dla Stanów Południowych. Tylko w grudniu 300 tysięcy migrantów nielegalnie dostało się z Meksyku do Ameryki. To rekord. W styczniu liczba ta będzie mniejsza, ale służby alarmują, że już w tej chwili nie radzą sobie z napływem cudzoziemców. Szlak migracyjny rozpoczyna się tysiące kilometrów na południe od USA. Obywatele Hondurasu, Gwatemali, Kolumbii czy Wenezueli uciekają przed biedą, przestępczością i konfliktami społecznymi w nadziei na lepsze życie w Stanach Zjednoczonych. Migranci podróżują w dużych grupach dla większego bezpieczeństwa podczas wędrówki przez Meksyk. Idziemy z Hondurasu pieszo. Naszym celem są Stany Zjednoczone. Nasz kraj nie zapewnia nam środków do życia, a do tego jest niebezpiecznie, więc emigrujemy. Nie mamy pracy. Firmy bankrutują, zwalniają ludzi. Nie mieliśmy innego wyjścia, jak tylko opuścić kraj. Jeśli Bóg pozwoli, dotrzemy do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Biden twierdzi, że negocjowane w amerykańskim Senacie porozumienie graniczne stanowi najtrudniejszy i najuczciwszy zestaw reform z możliwych, ale demokraci są ciągle mocno krytykowani za to, że nie chronią granic. Obrona zewnętrznej granicy Stanów należy, czy jest kompetencją władzy federalnej i służb federalnych. Nie jest to kompetencja poszczególnych stanów. No ale z powodu kryzysu, który jest autorstwem Joe Bidena, pierwszą decyzją, w pierwszym momencie objęcia tej prezydentury było praktycznie, można to nazwać, otwarciem granicy i zaproszeniem migrantów. W związku z tym pogłębia się spór pomiędzy Teksasem a administracją Bidena w Waszyngtonie. Republikański gubernator Greg Abbott zapowiada, że transport migrantów z Teksasu do tak zwanych sanktuariów, czyli miast rządzonych przez demokratów, będzie kontynuowany, dopóki rząd federalny nie zacznie działać skutecznie. Teksas przetransportował ponad 100 tysięcy migrantów do miast sanktuariów. Przytłoczone miasta graniczne Teksasu nie powinny ponosić ciężaru polityki Bidena dotyczącej otwartych granic. Nasza misja przewozu migrantów będzie kontynuowana, dopóki Biden nie zabezpieczy granicy. Władze Teksasu skierowały na granicę z Meksykiem Stanową Gwardię Narodową i zapowiedziały instalację z drutu kolczastego na całej długości granicy. Prawie 70% Amerykanów popiera wznoszenie przez Teksas barier na granicy, aby uniemożliwić nielegalnym imigrantom przekraczanie granicy. To spiętrzenie tego migracyjnego ruchu ludności w istocie jest przykrywką do przemytu do Stanów Zjednoczonych fentynolu i innych narkotyków, które pustoszą Stany Zjednoczone. Trwający kryzys to dobra wiadomość dla Donalda Trumpa, który ma gotowe konkrety polityki migracyjnej, jaką planuje realizować w 2025 roku po ewentualnej wygranej w nadchodzących wyborach. Wśród postulatów byłego prezydenta jest blokada wód przez Straż Przybrzeżną, możliwość amerykańskiej interwencji wojskowej w Meksyku, budowa kolejnych odcinków muru na granicy w Teksasie oraz zmiana prawa azylowego. Ten temat kończy dzisiaj, które się jeszcze nie kończy. Za kilka chwil zapraszam na rozmowę z Danielem Obajtkiem, prezesem Orlenu.